super. A czy ktoś ma się niedobrze? Bo czasem zdarza się, że mamy się niedobrze. Pytam się dlaczego, bo na przykład ja przez ostatni tydzień mam się średnio. Wiemy, że wiele osób gdzieś jest chorych, przeziębionych, jakkolwiek i możemy czuć się po prostu troszeczkę słabiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ to, jak my się czujemy w ciele, nie definiuje tego, co możemy od Boga odbierać, tego i w jaki sposób On działa, to nie definiuje tego po prostu, jaki Bóg jest. On jest dobry, On jest łaskawy, On jest cierpliwy, miłosierny i to jest wspaniałe, że możemy być tutaj razem, uwielbiać Go, przychodzić ze względu na Niego. Więc jeżeli masz się gorzej, to masz moc do tego, żeby powiedzieć: błogosław duszo moja Pana. I rozkazać, żeby bez względu na to, jak się teraz czuję fizycznie, to ja decyduję się, że ja będę uwielbiać Boga i będę odbierać to, co On ma tutaj dla nas. Amen? Powstańmy i uwielbijmy Go w szczerości naszych serc. Zastępujesz śmiech, mnie też żywia Twój głos. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko, Ty możesz wszystko. Nie zawiodłeś, nie, Ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Tylko moc na Twój duch, żadna siła nie dorówna mu. Z dzisiaj się. Nic nie dzieli już nas. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko, Ty możesz wszystko. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, Ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Ty możesz wszystko, Ty możesz wszystko i wiem. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, Ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Ty możesz wszystko.
na swoje życie, to widzę, że nad nim czuwasz, że stoisz ramię w ramię ze mną, że ze mną kroczysz. Kiedy patrzę na swoje życie, to wiem, że dobrze zrobiłam, że dałam je w Twoje ręce i idę z Tobą. Najlepszą decyzją w życiu jest oddać życie Tobie, Panie. I że czasem nam się wydaje, że któraś droga jest dla nas lepsza, a potem okazuje się, że wcale nie. Że właśnie to, co Ty przygotowałeś, było najlepsze. Nie udało, to potem widzimy, że to wszystko było Bożym planem. Bo to toczyło się życie inaczej, ale właśnie tak miało być. I właśnie to jest lepsze dla nas. Ty nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, ty nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, ty nigdy nie zawiodłeś, nigdy nie zawiodłeś, nie zmienisz się, nie zmienisz się, nigdy nie zawiodłeś, 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 nie zmienisz się, ty nigdy nie zawiodłeś, 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 nie zmienisz się, nie zmienisz się, nigdy nie zawiodłeś, 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 nie zmienisz się. Ty możesz wszystko. Możesz wszystko i wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Ty możesz wszystko, ty możesz wszystko i wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Ty jesteś pewnikiem, ty nigdy nie zawiedziesz i ty się nigdy nie zmieniasz.
Nie masz jakichś fochów, że jednego dnia jesteś taki, drugiego dnia inny. Jesteś zawsze taki sam. I nic nigdy nie zmieni Twojej miłości. Jesteś Bogiem. Nie, nie nam,
jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Ty jesteś wszechmogący. Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Jesteś wszechmogący, twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Tobie cześć.
Boże, ja się modlę o to, żebyśmy słowa, które będziemy teraz wyśpiewywać, które mówią, że bądź moją wizją, bądź radością moją, że Ty, Boże, jesteś dla mnie nagrodą, że Ty bądź mądrością dla mnie, że chcę Ciebie słuchać, że moja wartość jest w Tobie. Boże, ja się modlę o to, żeby dla nas te słowa nie były tylko słowami pieśni, ale ja się modlę o to, żebyś Ty pokazywał nam i przekonywał nas, że prawdziwa wartość, nasza wartość jest w Tobie, Jezus. Że Ty jesteś tym, który nas uzdalnia. Że Ty jesteś tym, który daje nam łaskę, który wprowadza nas w miejsca, w które sami byśmy się nie pchali. Że Ty jesteś tym, który jest naszą mocą. I ja Ci dziękuję za to, że możemy Ciebie znać jako właśnie takiego Boga. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas przemienia. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma całkowicie inne kryteria niż te, którymi posługuje się ten świat. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty upodobałeś sobie ludzi prostych, którzy przychodzą do Ciebie w prostocie serca. I dziękuję Ci za to, że Twój Kościół będzie wywyższony. Że Twoja ulubienica będzie wywyższona i ci, którzy teraz się może naśmiewają, to przyjdzie czas, w którym oni skończą się naśmiewać. I dziękuję Ci, Boże, za to, że Twój Kościół może oczekiwać na Twój powrót. Niech Tobie będzie chwała, Jezu. Bądź wywyższony.
wywyższony, bądź wywyższony, Jezu na wieki, bądź wywyższony na wieki, na wieki, bądź wywyższony. Bądź wywyższony, bądź wywyższony,
Thank you.
Bóg jest dobry. Boże, dziękujemy Ci, że możemy doświadczać Twojej radości, że to może być dom, w którym jest Twój duch, Twój pokój, Twoja radość. I to jest cudowne, po prostu czuć Twoją obecność, Twoją atmosferę. I Boże, ja Ci dziękuję za to, że Twoja siła objawia się w naszych słabościach. Że naprawdę tam, gdzie my czujemy, możemy czuć się słabi, to tam Ty jesteś silny. Boże, ja błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu lub osobę, która będzie słuchać tego online. Boże, ja teraz też ogłaszam dzieło Twojego krzyża nad każdą z osób, która zmaga się z jakąś chorobą, przeziębieniem, osłabieniem czy czymkolwiek takim. I ja Ci dziękuję, Jezu, za to, że wykonało się, że Ty poniosłeś każdą chorobę na krzyżu. I dziękujemy Ci za to, że możemy być święci, bo Ty jesteś święty. Zostaliśmy obmyci Twoją świętą krwią. I Ty jesteś dobry. I my po prostu bierzemy to uzdrowienie, które się wykonało. I dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Usiądźmy, kochani. I ja zaproszę Rajniego, który będzie się dzielić dzisiaj z nami słowem. A Rajniego poproszę, jak będzie szedł, to żeby wziął mikrofon. Tak, też... Dzieci mogą się udać na swoje zajęcie. Dziękuję Ci, kochana. Pozwólcie się, mogę, abym stał na dole. Jeszcze nie skończyłem. Sorry. Ja przepraszam. Nie chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli ręce i pomodlili się i pobłogosławili Rajniego po prostu w tym, co będzie mówić. Bo myślę, że to jest ważne i dobre. Więc wyciągnijmy ręce w jego stronę. O Boże, dziękujemy Ci za Rajniego i dziękujemy Ci za to, co on będzie dzisiaj mówić. Niech Twój duch przepływa przez niego. Niech Twoje życie przepływa przez Niego. Niech to, co On będzie mówić, niech to będzie mówione w Twojej mocy. My Go błogosławimy. Niech Twoja mądrość spływa na Niego. Niech rzeczy, które mają zostać wypowiedziane, niech zostaną wypowiedziane. A jeżeli coś zostanie, to niech nie zostanie wypowiedziane. Błogosławimy Go. I niech On czuje łatwość w dzisiejszym głoszeniu. Amen. Amen. Kochani, dzisiaj myśląc o tym, co mam mówić, przyszło mi jedno takie słowo i takie też tego słowa, i to jest Kościół, autentyczny Kościół. I nie wiem, czy to jest właściwie powiedziane po polsku wszystko, ale sens za tym, które stoi, jest to, że tak jak mówiliśmy, jak zaczniemy ten nowy sezon, to chcemy wejść w ten nowy sezon w taki sposób, że stajemy się takim, że będziemy takim kościołem, który jest autentyczny, prawdziwy i który wywiera wpływ. I dzisiaj będę mówił parę rzeczy, które nie wiem, czy będą później może zlikwidowane z nagrania, też możliwe. Może będę poprosił spieszkać wszyscy ci, którzy jesteście z nami online teraz, to słuchacze, to jest bardziej dla rodziny, nie dla osoby, które nie są częścią tej rodziny. Będę z wami bardzo otwarcie i chcę się z pewnymi rzeczami podzielić, które już kiedyś wspomniałem, ale chcę jeszcze raz w ten temat zahaczyć.
czy jesteśmy prawdziwi, autentyczni wszędzie tam, gdzie jesteśmy na co dzień? Czy jesteśmy dobrym reprezentantem nieba tu na ziemi? I trochę ten temat chcę ci się poruszyć. Bardzo mi się podoba, że tutaj koleś leży i śpi. Bardzo dobrze. Fajny obraz. Leży, śpi, odpoczywa. W porze obecności. Błogosławimy dzisiaj Janusza. Niech dzieło nieba się dzieje teraz w tym czasie, jak on tu odpoczywa. Tak jak już ostatnio wspomniałem, że ten ostatni rok był takim rokiem, kiedy zadałem sobie bardzo dużo pytań. Bardzo dużo pytań. Bardzo niewygodnych pytań. I nie miałem na wszystkie pytania od razu odpowiedź, ale nie dało mi to spokoju i zacząłem wiele rzeczy w moim życiu i życiu Kościoła i życiu w ogóle chrześcijaństwa albo jakkolwiek ten aspekt zacząłem podważyć. I musiałem sobie badać, co ci się dla mnie jest takim fundamentem, na którym mogę budować, co na pewno się nie zmieni. Co na pewno się nie zmieni. I zdałem sobie sprawę, że na wiele rzeczy nie miałem odpowiedzi na początku, ale zacząłem nurtować i modliłem się o to: Boże, pokaż mi, jak to ma wyglądać. Mamy przywilej z Esterą i z różnymi osobami, aby tą wspólnotę, aby w tej wspólnocie towarzyszyć w tym procesie, prowadzić ten kościół na tyle, ile potrafimy. Ale patrząc teraz wstecz, nawet ostatnie 5, 6, 7 lat, od momentu, kiedy jesteśmy bardzo aktywni, zaangażowani i patrząc na wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, na wszystkie wydarzenia, które robiliśmy jako wspólnotę, wszystkie konferencje, wszystkie seminaria, tysiące ludzi, którzy przeszli przez pewne wydarzenie. Ale zadawasz sobie pytanie, jaki jest owoc tego? Jaki jest owoc tego? I to nie chodzi o to, że teraz chcę to skrytykować, tylko chcę patrzeć realnie na to, ile kazań było głoszonych, ile godzin słów było powiedziane z tego miejsca poprzez różne wydarzenia, poprzez duże lub mniejsze lub nabożeństwa cykliczne. Ile słów było powiedziane, ile słowo było głoszone, ile wersetów było cytane? I myślę, co powiedziałem? Cytowane. Dziękuję bardzo. I jaki to miał wpływ na wzrost, dojrzałość, myśląc teraz o naszą wspólnotę, o tą wspólnotę. Jaki to miał naprawdę wpływ? Patrząc teraz na te ostatnie lat, zadałem sobie takie pytanie. Czy to jest najbardziej efektywny sposób? Czy widzimy tutaj wzrost prawdziwy? Jestem w Polsce 20 parę lat, i brałem udział w wielu spotkań. Wcześniej byłem w szkole biblijnej, gdzie musiałem słuchać setki wykładów. Setki. No musiałem. Chciałem. Nikt mnie nie zmusił. Nawróciłem się, jak miałem 7 lat. Pierwsza świadoma decyzja. Od tego momentu byłem w wspólnotach, w kościołach. I to znaczy około 35-38 lat
słucham regularnie Słowo. 38 lat. I nie mówię to, żeby teraz się pokazać. To taki jest po prostu fakt. Tak jest. I wiem, że wiele osób z nas słucha się jeszcze dłużej. Bo jeszcze dłużej chodziliście z Panem i pewnie niektórzy, jak jeszcze nawet nie byłem na świecie, to już byliście. Ale dzisiaj chcę mieć odpowiedź na to, czy wszystkie z tych kazań, jakie to dzisiaj patrząc wstecz, jakie to miało owoc? Jeszcze raz, ja tylko zadaję sobie trudne pytanie. Nic więcej. I otwórz mi. I czy we mnie, w moim życiu jest prawdziwa przemiana? To jest ostatecznie doszedłem do tego wniosku. To jest ostateczne pytanie, na których musiałem opowiadać. Bo całe Słowo jest po to, aby nas umacniać, aby nas wprowadzić w prawdę, aby nam dać objawienie i ostatecznie, aby nam prowadzić do uświęcenia w codziennym życiu. Zgadza się? Tak mniej więcej? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem wszystko. Ostatecznie o to chodzi. Bo inaczej nie miałoby to sensu, żebyśmy słuchali więcej tych wykładów. Jeżeli nie by był to taki cel, że to wszystko ma nas prowadzić do tego, abyśmy żyli według tego słowa, które było zwiastowane. Dzisiaj jest 22 październik, dokładnie dzisiaj, 23 lata temu, byliśmy ze Staną w restauracji tu w Legnicy. W kwadracie była taka pizzeria Valentino i tam zjedliśmy pizzę i wtedy zapytałem Esterę, czy ona chce być moją żoną. To było dokładnie dzisiaj, 23 lata temu. Nie pytając rodziców ani teściów jeszcze wtedy, to był błąd, za to musiałem później zapłacić. Nie pytałem o to, ale myślałem, że mam to gdzieś, co inni myślą, ja wiem, co ja chcę. I mi się wydaje, że wiem, co ona chce, więc zadałem jej pytanie, czy ona chce być moją żoną. Wiedziałem już, jaka to tylko polityczna zagrywka, ale już wiedziałem, jaka będzie odpowiedź. I odpowiedź była tak. Później dopiero pytałem teściów i pamiętam jeszcze, jak Wiesław powiedział, no po co nas pytasz teraz, skoro już pytałaś Esterię, ona powiedziała tak, co mamy teraz do gadania? No ale... To był bardziej w żarcie powiedziane, to był żart, ale mieliśmy dobry czas i też była zgoda na to, super. Do czego zmierzam? Jesteśmy po ślubie 23 lata i 22. Jesteśmy w 23. Po parę miesięcy później chetaliśmy się. Wzięliśmy ślub. I mieliśmy świetne małżeństwo przez 7 lat. Czekaj, wiem, co mówię. Dobrze słuchasz. Mieliśmy potem przyszły dzieci, wiele się zmieniło. Dalej mieliśmy dobre małżeństwo. Potem dzieci zrobiły się coraz większe i znowu mogliśmy do tego wrócić, do tego stanu, gdzie byliśmy wcześniej, że mamy dużo więcej czasu ze sobą. Mieliśmy 20. rocznicę ślubu i ja miałem takie wrażenie, że na nowo, że zakochywałem tak całkowicie na nowo. I potem minęło 22 lata, prawie że, i potem nagle wkradał się kryzys. I nie chcę to opisać dokładnie, co miało miejsce, ale chcę powiedzieć, że może nam się wydaje, że jesteśmy tak pobożnymi ludźmi, ale że są pewne aspekty w naszym życiu nie ukształtowane, ta cała pobożność pewnego dnia będzie próbowana i testowana.
I w takim czasie, i w takim momencie, kiedy myślimy, że już nie ma opcji, wszystko jest dobrze. Bo lata świadczą o tym, że jest dobrze. Lata. Chodzenie z Panem. Mając różne okresy w swoim życiu, wszystko jest dobrze. Przecież idziemy z Panem Bogiem, tak? I nagle wyszło z moich ust takie zdanie, że powiedziałem, wiesz co, kobieto, ogarnij się, znajdź sobie innego faceta, jest koniec. Mhm. Tak. Ja powiem, nie czy przekonany się, mówię to bardzo poważnie. I myślałem, a, bo już w mojej głowie już zrobiłem plan. W głowie automatycznie człowiek już wie, jeśli jest koniec małżeństwa, co będzie z dziećmi. Automatycznie może spełnić tą funkcję. Wszystko, cały harmonogram w głowie. W ciągu jednej nocy. W ciągu jednej nocy. Ja nie żartuję, takie było prawdziwe takie wydarzenie, które miało miejsce w tym roku, na początku roku. I sam nie mogłem w to uwierzyć, co się dzieje. Wiele razy dzieją się takie rzeczy w naszym życiu po to, abyśmy później mogli, po pierwsze, abyśmy mogli przez to przejść, bo to jest próba, to jest test, trzeba przez to przejść, ale tak naprawdę później możesz innym ewentualnie nawet w tym pomóc. Ale ta próba była taka autentyczna i taka prawdziwa, że sam byłem w szoku, że takie coś może się wydarzyć w naszym życiu. Myślałem, że to jest niemożliwe, bo my zawsze będziemy razem i obiecaliśmy od początku, nie będzie tematu rozwodu. Nie będzie. Nigdy. Nigdy. Bez względu, jaka burza będzie, bez względu na to, ten temat nie będzie poruszony. Bo wiemy, że Pan Bóg nas połączył. I widziałem, że Pan Bóg chce mi coś w tym procesie pokazać, że są pewne obszary w moim życiu, które nie dałem to przemijane, albo jak się mówi, które nie pozwoliłem na to, aby Pan Bóg mógł przemienić. I byłem w szoku. Byłem w szoku, że po tylu lat takie coś doprowadziło nas do tego momentu, że prawie się rozstaliśmy. Ja miałem w głowie, że ja jadę do Austrii teraz na kilka tygodni, muszę uchłonąć, ale tak naprawdę już trzeba teraz kroki zrobić, bo już nie ma opcji, już ja nie widzę jak. Boże, ratuj. Boże, ratuj. To jest tylko jeden z tych przykładów, które właśnie, dlatego nie chciałem, żeby było to duże w internecie, w jakim celu. To jest tylko dla nas jako rodzina. W jednej chwili wszystko zaczęło się chwiać. Wszystko. I powiedziałem, Boże, jaką mam pewność, że chodząc stale z Tobą, że pewnego dnia nie upadam w tej dziedzinie. I nawet jak będzie większa burza, większy ucisk, większa zajętość, jakkolwiek się stoimy. Powiedziałem, po co ja słuchałem tyle lat tych kazań, jak nie widzę ciszy w tym dzień, kiedy jest próba, nie widzę sukces, nie widzę zwycięstwo. Wszystkie te pytania przyszły do mnie. Po co to wszystko było? I dla jasności pogodziliśmy się bardzo szybko znowu i potem śmialiśmy się z tego, jak do tego doszło. Śmialiśmy się z tego. Mówiłem, co to w ogóle było? Co to było? Taki ucisk i taka presja na naszym małżeństwie, może to jest, że w życiu nie mieliśmy takiej coś. A tyle burze mogliśmy razem przechodzić. A tutaj nagle przyszły takie myśli do mojej głowy, że ona na pewno to, ona na pewno tamto. I to z dwóch stron.
z dwóch stron. A czy ona na pewno jest wierna? Wszystkie te diabelskie myśli, które przyszły do mojego umysłu, do mojej głowy i dałem temu troszeczkę przestrzeń. Tych wszystkich kłamliwych myśli, które uwolniły całą lawinę. Lawinę. I ta lawina była taka duża, że myślałem, że nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, ani upierać się, po prostu to nas gniata i jest koniec. Jesteśmy w tym procesie teraz, kiedy zaczniemy ten okres postu. W najbliższych dwóch tygodniach mówiliśmy, że chcemy w to wejść, albo nie wiem, czy mówiliśmy, tak podjęliśmy taką decyzję i mam nadzieję, że jesteśmy w tym. Chcę nas wszystkich do tego zachęcić. Ale w ciągu tych dwóch tygodni bardzo mocno mam na sercu, aby pewne tematy przerobić, które są kluczowe, abyśmy mogli stanąć w czasie burzy. Abyśmy mogli stanąć w czasie burzy. Bez względu na to, czy będą wspólne zgromadzenie lub i nie. Bo moje chrześcijańskie życie nie może się opierać na niedzielnych spotkań. Nie ma opcji. Ja zacząłem liczyć w mojej głowie i musiałem przestać, wiadomo, po iluś czasu, ile osób był w tej wspólnocie przez pewnego momentu i już ich nie ma, które ja mogłem spotkać w ciągu tych ostatnich 23 lat. Są setki ludzi. Setki ludzi. Setki. Które byli przez krótszego albo dłuższego czasu, które wszyscy słyszeli dobre kazanie, dobre słowo, dobre konferencje i nagle ich nie ma. I z wieloma mam kontakt, bliższy lub słabszy jakkolwiek, i zadaję zawsze pytanie, co się stało? Co się stało? Co się stało? Skąd nagle taka frustracja, skąd nagle takie wątpliwości, skąd nagle to wszystko, że nagle już nie czuję, że to jest właściwe? Dalej osoby twierdzą, że idą z Panem Bogiem, ale są całkowicie oddalone od wspólnoty. Ja nie chcę to ocenić i nie mogę i nie mam prawa do tego, bo może tak i jest. Ale co spowodowało, że przez pewien czas jesteśmy, potem słuchamy wiele kazań i potem mija trochę czasu i potem nagle nas nie ma i robimy swoje. Bo jeżeli by było tak, że ludzie przyjdą, że my jesteśmy tutaj przez pewien czas, słuchamy i to nas tak przemienia i potem idziemy dalej i wydajemy owoc tam, gdzie jesteśmy, no to świetnie, bo to jest prawdziwe pomnożenie. I o to chodzi. Taka jest rola i sens Kościoła. Ludzie mają przyjść, być wyposażeni i mają być wysłani i mają tam, gdzie oni są, wywierać wpływ. Ale na pewno funkcją Kościoła nie jest to, aby ci się być, słuchać i potem po pewien czasu już nam się nudzi, już nam się nie chce, bo już wszystko wiemy, co nowego chcemy ci się słyszeć. Jakie kazanie ci się mógłbym głosić, co by było rewolucją dla niektórych z nas? Wszystko już wiemy. Ważne nie jest to, ile my wiemy. Ważne jest to, co robimy z tym, co wiemy. I to zmieni świat. To zmieni świat. I wiem, że nie mogę teraz to zrobić, ale w domu, jak się ci się przygotowałem na to, myślałem, że fajnie by było, żeby może będzie jakaś odważna osoba, która już idzie z Panem Bogiem 30 lat i była w tej wspólnocie od wielu lat. I możesz powiedzieć, że słyszałeś setki kazań, ale nie widzisz efekty w swoim własnym życiu. Nauczyliśmy się poprawnie się modlić. Nauczyliśmy pewne rzeczy, które są ważne i dobre i pobożne. Tak. Ale i to nie jest. Kochani, ja dzisiaj zadaję sobie takie same pytanie. Czy moje chrześcijańskie życie jest autentyczne? Czy to jest autentyczne? Czy to jest prawdziwe?
I muszę wam powiedzieć, że w pewnych obszarach tak, i w pewnych obszarach widzę to, co myślę o tym, co powinien być, a w pewnych obszarach nie widzę. Ale aby to się nie skończyło z frustracją, to trzeba podjąć pewną decyzję. Trzeba podjąć pewną decyzję, co dzisiaj dla nas jest tak naprawdę najważniejsze. Co dzisiaj jest twoim i moim skarbem? Tak szczerze. Tak szczerze. Co dzisiaj jest twoim i moim skarbem? Tam, gdzie twój skarb, tam jest twoje serce. Bądźmy na chwilkę dzisiaj bardzo prawdziwi. Bo jakbym głosił dzisiaj kazanie, to dzisiaj wieczorem 90% już nie wie, co było dzisiaj głoszone tutaj. Taka jest prawda. Takie są realia dzisiaj. Bo już dzisiaj nie traktujemy słowa poważnie. Bo już tyle słuchaliśmy, że traciło to dla nas wartość. Traciło to wartość. Nawet straci to wartość, że jesteśmy razem jako wspólnota. Już nie ma to taką wartości jak kiedyś. Wiem, że nie mogę teraz mówić ze wszystkich, ale mówię ogólnie, ogólnie. Jak dzisiaj jest taka pogoda, to jest taka możliwość, że zostajemy w tą umowę. A co tam? A co tam? No, takie myśli są. Albo jak jest bardzo piękna pogoda, nie no, spokojnie. Kiedyś znowu przychodzimy na nabożeństwo. Jest piękna pogoda, idziemy na plażę, będziemy ją odpalać. Jest... No i dobrze, ja rozumiem. Takie myśli są, nie? Taka prawda jest. Albo w sobotę wieczorem zrobiło się bardzo późno, bo była impreza. Albo jakieś uroczystość, albo jakkolwiek spotkanie z przyjaciółmi. Nie, no w niedzielę, daj spokój, chociaż jeden dzień chcę wyspać. Chociaż jeden dzień chcę wyspać. Przecież nic się nie stanie. Rajnie, ty nie wiesz, jak ja żyję. Ja pracuję od poniedziałku do soboty. Nie mam siły, muszę w końcu jeden dzień mieć siebie odpocząć. No, ale spokój, ja przecież ciebie nie namawiam. Znam wszystkie te myśli, ja słucham ich tak samo. Ale gdzie jest nasz skarb tak naprawdę? Rano, jak się obudzimy, jaka jest pierwsza myśl? To jest twój skarb. Rano, pierwsza myśl. O czym myślisz? To jest twój skarb. Bądźmy autentyczni. Bądźmy autentyczni. Taka jest prawda. Rano, jak wstajesz, pierwsza myśl. W ciągu tych pierwszych 5 minut, jak się obudzisz, oczy się otwierają. O czym myślisz, o kim myślisz? To jest twój skarb. Taka jest prawda. I wieczorem, jak kładziesz się spać, również jest to samo. Takie są realia. W niedzielę jesteśmy w stanie i to jest prawdziwie autentyczne, nie wierzę w to, że jesteśmy tutaj, żeby udawać. To jest prawdziwe, wierzę w to. Śpiewamy i modlimy się, słuchamy słowo i żadne niewłaściwe słowo nie wychodzi z naszych ust. Żadne. Bo jesteśmy w stanie się zachowywać, jak jesteśmy razem tutaj w tym gronie, bo nie przepada. Nie przepada, nie? Nie wypada. Dziękuję. Nie wypada. Przepada, no. Całkowicie coś innego, zgadza się. No, nie wypada. Ale w poniedziałek rano jesteśmy w pracy, jest ciśnienie i pierwsza myśl, która wychodzi przez naszych ust, to jest I to wychodzi z naszych ust tak samo jak w niedzielę wcześniej. Halleluja. Słownictwo w polskim, jeśli chodzi o przekleństwo, jest bardzo kreatywne. I mam bardzo dużo tych słów, które słyszałem przez wiele lat, pracując na budowie. To jest po prostu taka rozmaitość, to jest niesamowite.
Z każdej rzeczy można zrobić przekleństwo. Z każdego papierku, i z każdego profilu, i z każdej belki. Wszystko można zrobić z tego przekleństwo. To jest niesamowite. Niesamowite. Jest to, no i śmieję się z tego, bo dla mnie to nie ma taką wagę. Bo ja tych słów słyszę, ale jak w tym języku bym siedział od początku, to miałby to inną wagę. Niemieckie przekleństwo dla mnie ma ogromną wagę. Polskie nie ma. Nie ma. Mogę to mówić, ale nic nie czuję tutaj. Ale jakbym mówił te same słowa w niemieckim, takie słowo nie wychodzą z moich ust. Nie ma opcji. Ale w polskim albo angielskim to nie waży. Ale do czego zmierzam? Pamiętam jeszcze, że w pewnych obszarach mojego życia nie była taka przemiana, nie był tam tą przemianą, którą myślałem, która powinna być. I nie byłem w stanie tego ani kontrolować, ani hamować, ani jakkolwiek. Jak było na przykład, pracowałem na budowie i coś nie poszło, tak jak się należy, to różne rzeczy mogły się wydarzyć. Z powodu tych nerwów, z powodu frustracji, różne rzeczy mogły się wydarzyć. Różne rzeczy mogły lecieć z jednego kąta do drugiego. Takie rzeczy miały miejsce. Pewnie słownictwo to już nie było hamulców, to wyszło to, co było w środku. Z obfitości serc mówią nasze usta. I byłem tym przerażony, powiedziałem się, pewne obszary mojego życia nie są przemienione, ale jestem w stanie w niedzielę być kulturalny. Na spotkaniach wiedziałem, jak się zachowywać. To nie jest problem. Ale nie daj Boże, w poniedziałek rano coś nie wypada, coś nie wypali na budowę. To wtedy człowiek widział moje drugie oblicze. O tym, kochani, chcę mówić, że bez względu na to, jaka jest sytuacja, jaka jest okoliczność, jaka jest presja, co wychodzi z nas w momencie ucisku, to jest to, co faktycznie wciąż w nas jest. Taka jest realia. Wiele osób przez to chodzi do wspólnoty ze względu na to, że słyszeli tyle tych kazań, które były prawdziwe i autentyczne, ale potem nie byli w stanie tego wprowadzić w życiu w poniedziałek. A to spowodowało taką frustrację, że mówili, że ja wolę tego nic nie słyszeć, bo to jest dla mnie zbyt bolesne. Ja nie widzę efektu tych słów, które słyszałem w niedzielę. Ja nie widzę to w swoim życiu, dlatego wolę to kłaść na półce, może kiedyś pewnego dnia. Jinx. I tak samo to jest wychowanie dzieci. Ja zawsze mówiłem, że nigdy nie będę wychował mojej dzieci tak samo, jak ja byłem wychowany. Zawsze to mówiłem, to było moje przymierze z Panem Bogiem, że Panie Boże, nigdy nie będę taki tato, jak mój ojciec był wobec mnie. To było moje przymierze. Nigdy nie będę w takiej furii, w takich nerwach, nigdy. A przyszł moment, kiedy wszystko się poukładało tak doskonale, że tych momentów był. I widziałem, a jednak nie będę przemiany. Myślałem, że wszystko już jest dobrze. Pamiętam, jak jest prawdziwa przemiana, nawet jak jest ucisk, nie tracić kontroli. Bo już w tobie nic nie może krzyczeć, co kiedyś krzyczał. Już nic nie może krzyczeć. Nawet w momencie ucisku rodzi się jedno.
śmiejesz się z tego i zaczynasz dosłownie śpiewać. I to nie jest udawane. To jest prawdziwie autentyczne. Jak? Można żyć bez takich nerwów? Tak, można. Skąd to wiemy? Pismo to mówi. Ten, który w nas zaczął proces przemiany, on jest w stanie to dokończyć. On zaczął i on nie chciał tylko zacząć i tak zostawić, tylko on zaczął i on chce to dokończyć. Do doskonałości. Do doskonałości. I ten, który zaczął, on mieszka w nas. I on chce nas doprowadzić do mety solidnie. W taki sposób, że świat już nie wie, czy to jest Chrystus, czy to jest Jadzia. Ale na pewno widzę jedną rzecz. W życiu Jadzi widzę Chrystusa. Bez względu na to, jaki jest ucisk, bez względu na to, jaki jest stan finansowy, bez względu na to, jaka jest tragedia w życiu, widzę, że to po ludzku jest niemożliwe. Widzę to. I potem jest pytanie, co ty zrobisz w swoim życiu, że ci się może być tak spokojnie, jak tu jest szaleństwo wszędzie naokoło? I wtedy mam nadzieję, że każdy z nas powie, a to nie ja. To Chrystus we mnie. Jego przemiana. Bo ja kiedyś byłem taki i siaki. A dzisiaj widzisz to, a to nie jest moja dyscyplina. To jest Jego łaska, która pracuje we mnie. Jego łaska, która powoduje, że dzisiaj funkcjonuje inaczej niż kiedyś. I nawet jak w danym momencie przyjdzie ten ucisk i ta próba i wszystko idzie źle i ty zostawisz narzędzie i zaczynasz się śmiać, no to już jest śmieszne teraz. Dzięki Ci, Jezu. I sam patrzysz na siebie i mówisz, Boże, dziękuję Ci za Twoje dzieło w moim życiu. I to nie moja zasługa. Bo ja próbowałem wiele lat się zmienić i nie dałem rady. A ewidentnie to jest Twoja moc, to jest Twoje dzieło. Dziękuję Ci za to. I to dotyczy każdego obszaru naszego życia. Słowo, które słyszeliśmy, ile to słowo słabo, mocny grunt w naszym życiu. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy w ciągu tygodnia. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To wypływa z nas naturalnie. Naturalnie. Byliśmy z chłopakami teraz w Niemczech, wstawialiśmy dom w ciągu tam parę dni drewniane i normalnie jest taki mistrz tam, który jak jest wieś betachowa, no to wtedy jest taka przemowa, nie? I wtedy zwykle są różne tradycje, zależy w jaki kraj taki zwyczaj, ale w Niemczech jest taki, no to musi być wieniec na dachu, patyk na górze i musi być przemowa przez mistrza. No ale akurat w tym dniu mistrz nie był. On skończył swój sezon i jeszcze tutaj współpracę. I właściciele firmy pytali mnie, Rajni, to ci się ty musisz to zrobić. Absolutnie, ja tutaj co mam teraz gadać? Ja nie mam pojęcia, co tutaj się mówi, ja nie mam żadnego wersetu tutaj. No to musisz, ale one domagają się, bo nie chcę, ale robię. No i w tym miałem 3 minuty na to, żebym szybko, ponieważ miałem wszystko gotowe, wskocz na szczyt dachu do góry i skręć tą belkę do elewacji i tam musisz powiesić ten wieniec i potem rób swoją przemowę. Przepraszam. I siedzę na górze, na szczycie i mówię, Boże, co teraz ma wychodzić ze mnie? Ja nie mam pojęcia, co teraz mam mówić. Ale mówię, Boże, Ty jesteś we mnie, mów. Mów, co chcesz mówić. I miałem tylko jedną myśl małą. I ta jedna myśl uwolnił błogosławieństwo nad tym całym domem. I właścicielka była bardzo poruszona, byłem zaskoczony. Bo nie wiedziałem, jakie on miał nastawienie do Pana Boga.
I ona zaczęła mówić i przyszły później się dwa razy, podziękowała za to błogosławieństwo, za te słowa. On był bardzo poruszona. I myślałem, taki prosty sposób, jak można wywierać wpływ w danym momencie na daną osobę. Każdy z nas mamy takich okazji multum w ciągu dnia. To jest prawdziwy Kościół. To jest Kościół, który jest autentyczny. Ale jeżeli nie wierzymy w to, co jest w nas i kim jest w nas, jeżeli nie wierzymy w to, że Chrystus naprawdę jest w nas, bo my wciąż, zdajemy się, my wciąż myślimy, że my jesteśmy zbawieni, pomodliliśmy pewną modlitwę, musimy czekać na pewne szczególne wydarzenie, aby Duch Święty nas namaścił na dany moment. Musimy nie wiadomo co zrobić, aby być blisko Pana Boga, bo inaczej to nie funkcjonuje. Musimy być bardzo doskonałe albo bardzo namaszczeni, aby kogoś uzdrawiać. Wciąż myślimy, że my musimy coś zrobić. Zamiast po prostu wierzyć w to, że ten, który rozpoczął proces, on jest w nas. I wiara w to, że on jest w nas, to czyni cuda. Wiara w to, że on jest w nas, to czyni cuda. I wracając tylko do jednej rzeczy, jeśli chodzi o przemiany w naszym życiu, w różnych aspektach. Jeżeli masz aspekty w twoim życiu, że one są dla ciebie Armagedonem i nie poradzisz sobie z tym i myślisz się, ja nie jestem w stanie się zmienić, ani nie jestem w stanie zmienić swojego partnera i to, co robi mój partner, to wyprowadzi mnie z równowagi, to możesz zacząć podziękować za twojego partnera. Jeśli twój partner wyprowadzi ciebie z równowagi, to podziękuj Panu Bogu za to. Bo twój partner jest po to, aby tobie pokazać obszary twojego życia, które są do zmiany. Nic więcej. I od momentu, kiedy ten twój wkurz, w tym momencie, kiedy twoje zdenerwowanie i twoje wkurzenie nadchodzi, to radzę, patrz na to i od razu powiedz, dzięki ci, Panie Jezu. Oddam to, ten aspekt w twoje ręce, proszę o przemianę. Dziękuję ci za to, że mi to pokazujesz. Dziękuję ci za to, że jestem tak zdenerwowany, że mogę to widzieć, że nie jestem tchórzem, że mogę być autentyczny przed tobą. I wiem, że ta sytuacja jest po to, aby ostatecznie, aby nie doprowadzić do świętości, do doskonałości w Chrystusie. I przychodzi pewien dzień i to nie przyjdzie od razu następnego dnia, rzadko kiedy. Jeśli masz receptę na to, to mi powiedz od razu. Ale to trwa i nagle zapominasz o tym. I pewnego dnia obudzisz się i patrzysz wstecz, ty, już mnie to nie denerwuje. A ona się nie zmieniła. Wiemy o tym, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany drugiej osoby. A my jesteśmy mistrzami, aby zmienić drugą osobę. Zawsze widzimy tą igiełkę w tej drugiej osobie, ale nie widzimy tą belkę w naszych własnych oczach. A ta belka jest taka duża, że nie widzimy dobrze tą drugą osobę czasem. Mówię o sobie. Cały czas o sobie. Marzę mi o Kościół, który jest autentyczny. Ja chcę być autentyczny. Przed wami, przed sobą, przed moją żoną, przed moimi dziećmi. Chcę być autentyczny, prawdziwy. Bez względu na to, czy było dobre nabożeństwo, czy było słabe. Bez względu na to, czy było sucho w ciągu tygodnia, czy to był radosny moment. Bez względu na to, jaki jest tydzień. Chcę być autentyczny. I pragnę Jego dzieło krzyża. Nie tylko w momencie, kiedy ja się nawracam,
albo kiedy się nawróciłem, tylko pragnę Jego dzieło krzyża w codziennym życiu, w każdym aspekcie mojego życia, aby On mógł odbierać chwałę za to, kim ja tutaj jestem na tej ziemi, reprezentując Go wszędzie tam, gdzie jestem. Każdym razem, jak otwieram ust, bez względu na to, jaka sytuacja jest, gdzie jestem, jestem reprezentantem. Jestem reprezentantem. Dobrym lub złym. Ale od momentu, kiedy jesteś wierzącym człowiekiem, czy chcesz, czy nie chcesz, czy ja chcę, czy ja nie chcę, ja go zareprezentuję. W czasie tego postu, który jest przed nami, chcemy uczyć się być w Jego obecności. Będzie jeden taki wieczór, kiedy nie będzie żadne, nie wiadomo, jakieś uwielbienie. Będzie muzyka w tle, bez żadnych słów. I tylko uczymy się być w Jego obecności. Nic nie mówiąc, nic nie robiąc, siedzieć w Jego obecności, rozmyśląc o tym, kim On jest. Jak to zaczniemy w domu zrobić, to jest to, co marzymy, co chcemy cały czas i jestem święcie przekonany, że tak to funkcjonuje. Jego obecność jest zupełnie wystarczająca, aby nas zmienić. Z kim się przybywasz, taki się stajesz. Chcesz być bardziej podobny do Ojca, do Jezusa? Nie ma innej opcji. Siadaj przy stole i wyobraź sobie, że tam siedzi Jezus, Ojciec i Duch Święty. Przygotuj sobie w domu, w kącie stolik. Jeżeli może to jest pomocne dla Ciebie, nie wiem dlaczego w ogóle teraz. Ale daj fajną miskę z owocami na stole. Dobre jedzenie. Zacznij zjeść i pobudź swoją wyobraźnię. Bo taka jest prawda. Taka jest prawda. One są w Tobie. One są we mnie. Jeśli Chrystus jest we mnie, to cała Trójka jest we mnie. Bo one są we mnie, a ja jestem w Nim. Z nimi. W nich. W nich. I potem siedzisz na tym stole i zaczynasz z nimi porozmawiać. I powiesz, dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, za to, za to. Ojcze, dziękuję Ci za to, za to, za to. Tak jak rozmawiasz z przyjacielem. Tak jak rozmawiasz z przyjacielem. Zacznijmy rozmawiać z Panem Bogiem, który nas stworzył na swoje podobieństwo. Przypomnijmy sobie, że trudne słowo, nie wiem, czy to wychodzi. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy Jego oblubienicą. Zwolnimy tempo w ciągu dnia i zacznijmy spędzić czas w Jego obecności. Świadomie ustal, kto jest najważniejszy w swoim życiu. Nie daj się wprowadzić w pęd tego życia. Zwolnimy tempa, zwolnimy nasze zajętości. Życie jest zbyt krótkie, aby tylko marnować na pracę, kochani. Trzeba pracować? Trzeba. Każdy może pracować? Każdy może pracować. Nie jesteśmy tutaj, aby pracować. Nie po to tu zostaliśmy, ale pracujemy. Ale to nie jest najważniejsze. Ale jest bardzo ważne. Żeby nikt nie mówił, że nie powiedziałem, że mamy przestać pracować. Ja tego nie powiedziałem. Każdy z nas może pracować. Jak nie fizycznie, to mentalnie albo jakkolwiek, umysłowo. Każdy z nas może pracować. Oby nie było tak, że ta praca zabiera najcenniejsze z naszego życia.
nasza zajętość. Stajemy się mistrzami, aby zaplanować nasz dzień. Miejmy dużą dyscyplinę i zaplanujmy sobie codziennie godzinę, półtora, żeby tylko być w Jego obecności. Nie mów mi, że nie da rady. Proszę, nie mów mi tak, bo to jest kłamstwo. Dasz radę. Dasz radę. Bez względu na to, ile pracujesz, dasz radę. Wyłącz komórki, wyłącz komputer. Wyłącz telewizor, wyłącz radio. Dasz radę. To jest kwestia priorytetów. Kto jest twoim najważniejszym? Nie co. Kto jest najważniejszym? Jak rano nie masz chęci, żeby z nim spędzić czas, to spędź wieczorem. Znajdź czas, kiedy jesteś w Jego obecności, gdzie pozwolisz na to, że On może ingerować w twoje i moje życie. Jak masz wrażenie, że to jest marnowanie czasu, bo nic nie przeżyłeś w Bożej obecności, to powinno być już dla ciebie i dla mnie czerwona lampka. Jestem daleko od Niego. Jestem daleko od Niego. Jeśli nie masz co zrobić w Jego obecności, przez nawet 15 minut siedzisz i kręcisz jak stara babcia, która siedzi, nie? Albo taka babcia. Moja babcia tak zawsze robi. Ona kręci ciukami. Taką. Ona tak robiła zawsze. Będziemy patrzeć, po co to robić? No, taki zwyczaj. I ona w danym momencie nic nie myślała, po prostu siedziała. I może tak się czujesz, jak jesteś w porze obecności, się nic nie przeżywasz, to jest nudne, to jest bez sensu, ja marnuję czas. Uwierz mi, nie marnujesz czas. Rób to jeden dzień i drugi, i trzeci, i czwarty dzień. Aż do tego momentu, kiedy czujesz ciąg. I o to możesz się modlić. Boże, wybacz mi, jestem tak daleko, że nawet nie mam ochoty, żeby być w Twojej obecności. Bądźmy autentyczni. I że tak jest, to powiedz Mu tak. On i tak wie, co się dzieje. On zna każdą myśl. Zanim powiemy, to On już wie. To dlaczego nie jesteśmy z Nim prawdziwi? Powiedz Mu, co się dzieje. Był taki moment, kiedy ja powiedziałem Mu wszystko. I używałem słownictwa, które dzisiaj bym drugi raz nie używał, ale takie miałem emocje. Że wiesz co, jak skoro to jest przyjaciel, to jest przyjaciel. To będę z nim tak gadał. Jak z przyjacielem. On nie jest skorszony tym, bo On i tak wie, co się dzieje w naszych sercach. Jak nie masz ciągłości do Niego, to możesz się modlić, Boże, proszę, ciągnij mnie do Ciebie. Duchu Święty, proszę, pobudzaj moje serce, abym we mnie był taki chęć. A jak smakujesz to troszkę, to następnym razem już jest lepiej. I nagle pół godziny jest nic. I nagle godzinkę już myślę o tym, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Później nie muszę zjeść śniadanie. Muszę być punktualny w pracy, bo to jest ustalone. One czekają na mnie. Muszę tam być punktualnie, ale nie muszę teraz jeść. Spokojnie. Boże, dalej. Ja chcę być w Twojej obecności. I nagle czytasz słowo i słowo, które czytałeś 1000 razy, ten sam werset, który w ogóle nie przemawiał. Nagle czytasz ten sam werset i mówisz, ja cię kręcę. Dlaczego ja tego nie skumałem wcześniej? Dlaczego ja tego nie złapałem wcześniej? Boże, dziękuję Ci za to, że Ty mnie nauczasz. I w tym momencie, kiedy spędzisz z Nim czas, powiesz Mu, Boże, ja mam ból, jestem sfrustrowany z swoją żoną, z tą budową, z tą sytuacją, z tym stanem, że nie mam roboty. Powiesz Mu wszystko i powiedz, Boże, wiem, że Ty troszczysz się bardzo dobrze o moje życie. Troszczysz się bardzo dobrze. Troszczysz się o moje dzieci, troszczysz się o moją żonę, troszczysz się o mnie. Wiem, że jestem bezpieczny w Twoich rąk. I nagle staje się to wszystko tak prawdziwe, że Twój dzień wygląda całkowicie inaczej. Całkowicie inaczej. Inaczej ludzie Ciebie widzą. Całkowicie inaczej. Ta sama osoba, która nawet normalnie nie patrzy na Ciebie, w tych dniach, kiedy Ty chodzisz w Jego obecności, bo to jest właśnie to, to jest chodzenie w Jego obecności. Nagle kaserka patrzy na Ciebie, starsza pani, podkreślam,
i mówi, a skąd Pan jest? A Ty nic nie powiedziałeś. Nic. Nic. I każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, wiesz, to Ty nie jesteś autorem. To znaczy, jestem autorem tego, ale nie do końca. I każdą osobę, którą dotykasz, to jest dotyk miłości w ciągu dnia. I nagle każda osoba chce być blisko Twojego. Chce być blisko. Po prostu. Nie dlatego, bo nagle jesteś szczególny, taki super, hiper, hero. Tylko dlatego, bo stało się to autentycznie to, co Jezus miał na co dzień. Kończąc. Ostatecznie opowiadam za to, w jakim stanie jest moje małżeństwo, jak stoję przed Chrystusem, jak stoję przed Jezusem. Będę opowiadał za moje małżeństwo. Będę opowiadał za moich najbliższych uczniów. I to są moje dzieci. To są osoby, które Pan Bóg mi dał. I potem jest cała służba i wszystkie inne rzeczy. Traktujmy to poważnie, jak żyjemy w domu. Czy Bóg jest obecny w naszych domach? Czy w ogóle czasem się modlimy razem jako rodzina? Czy Bóg jest tylko dodatkiem wtedy, kiedy jest kryzys? Czy On jest naszą codziennością, dlatego, bo On jest dla nas najważniejszą osobą w naszym życiu? Jeżeli osoba jest najważniejsza, to wtedy nie wstydzi się tej osoby. Nie ma wstydu. Był pewien czas, kiedy pewna bliska osoba zaczęła mówić negatywnie na temat mojej żony. I na początku słuchałem tego. A mnie to bolało. W sensie, jakie racje ty mówisz o mojej żonie takie rzeczy? Ale nie zareagowałem. Myślałem, dobra. Ale drugi raz, jak ta sama osoba zaczęła znowu mówić, powiedziałem, wiesz co, nigdy więcej nie mów nic złego na temat mojej żony. Bez względu na to, czy masz rację lub nie masz racji. Ja nie jestem twoim śmietnikiem. Jeżeli masz coś do gadania na jej temat, to idź do niej. Nie przyjdź do mnie. Nigdy więcej. Nie siej między nami ferment. Mniejszej ferment. I nagle już ta osoba nie miała nic do powiedzenia. I tak samo jest z Panem Bogiem. Jak ktoś marudzi na temat Pana Boga, zamknijmy ich ust, bo nasz Bóg jest prawdziwy i autentyczny. Z wielkim szacunkiem, ale pamiętajmy, ostatecznie ten czas, kiedy jesteśmy tu na tej ziemi, to jest jak krótki spacerek, porównując do tego, gdzie będziemy całą wieczność. Całą wieczność będziemy z jedną osobą. Z jedną osobą. Pośród wielu innych, ale tak naprawdę z jedną osobą. Patrząc na wasze twarze, to nie było zachęcające. Ale wolę mówić prawdę i potem... Bądźmy autentycznym Kościołem. Autentyczny. Kochajmy Go naprawdę. Naprawdę. I jak kochamy Go naprawdę, to On chce się wyrazić przez nas. On nie potrafi inaczej. On nie potrafi inaczej. Czy ktoś ma jakieś pytanie do tego, co powiedziałem? Czy było coś niejasne? Coś, jakąś myśl nie skończyłem, który zacząłem? Twój sąsiad pewnie mówi, nie mów nic, niech kończy. W tym miejscu
tym nowym sezonie moja modlitwa jest to, żebyśmy byli kościołem, który jest autentyczny, który nie jest fajnie pokazywany gdzieś w internecie, gdzie jest jakiś apostoł, jakiś pastor, jakiś nie wiadomo czego. Gdzie jest pokazywany, że Chrystus działa w każdym z nas. Przez każde wydarzenie, przez każde słowo, przez każde spotkanie. Na Sylwestra, tutaj, tak między wierszami dorzucam. Na Sylwestra, jeszcze raz, na Sylwestra. Tu będziemy, jak ktoś chce. Będziemy świętować. Na Sylwestra. Tak jak powiedziałem. Detale się powiemy, ale to na pewno będzie na Sylwestra. Tutaj, na Sylwestra. Panie, dziękuję Ci za Twoją osobę. Panie, ja nawet nie wiem, jak się modlić, ale ja chcę Ci podziękować za to, że Ty jesteś nam blisko zawsze. I Ty chcesz nas prowadzić do uświęcenia, abyśmy byli światłością w tym świecie. Bez względu na to, co robimy i gdzie jesteśmy. Że Twoja światłość i Twoja natura bije przez nas, przez każde słowo, przez każdy czyn. I Panie Boże, modlę się o Twoje przemiany w każdym z nas, abyśmy mogli być Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nie tylko głosząc właściwe słowo, ale głosząc poprzez to, że żyjemy Twoim życiem. Że jesteśmy łagodni tam, gdzie wszyscy inni są oburzeni, sfrustrowani, zdenerwowani. Że to wychodzi z nas naturalnie, że Twój Duch może działać wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Bez względu na to, czy to jest w gabinetach, w bankach, na budowach, urzędach, w naszych rodzinach. Halleluja. Jezus, modlimy się o to, abyś Ty nas prowadził do dojrzałości. I aby przesłanie, które będą głoszone w tej wspólnocie, prowadzą nas do dojrzałości, do męskości, do doskonałości. I to nie przez nas wysiłek, przez naszą własną dyscyplinę. Ale my świadomie zdecydujemy się o to, że my chcemy Twoją przemianę, my pragniemy Twoją przemianę, a to Twój Duch to czyni w nas. I to nie będzie męczarnią, tylko to będzie radością, aby zgodzić się na wszystkie rzeczy, które Ty chcesz odkrywać teraz w tym czasie. Wszelką cielesność, wszelka obuda, wszelki fałsz i kłamstwo, które tolerujemy w naszych życiach. Panie Boże, modlę się, abyś Ty to wszystko skonfrontował. My chcemy się na to zgodzić. Nie chcemy tego się bać, ale chcemy mówić tak, Panie Boże, chcemy tego, tak jak Ty zacząłeś proces przemiany. Że dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy Chrystusowi. Tak samo chcemy to widzieć w naszej codzienności, w naszych rodzinach, jak rozmawiamy, jak siebie nawzajem traktujemy. Boże, modlę się też o ten czas postu, który jest przed nami, te 2 tygodnie, abyśmy mogli mieć Twoją łaskę i Twoją dyscyplinę, abyśmy mogli wszystkie inne rzeczy, które mogą nas rozproszyć, abyśmy mogli to wyłączyć na ten czas, na ten sezon, na ten odcinek, na te 2 tygodnie przynajmniej, abyśmy mogli zwolnić i abyśmy mogli się wyciszyć, abyśmy mogli uczyć się na nowo być w Twojej obecności. Pragniemy Ciebie, Panie, i chcemy więcej Ciebie mieć w naszym życiu. Modlę się o wszystkie osoby, które dzisiaj są, które mają wrażenie, że są daleko od Pana Boga, że Pan Bóg tylko i wyłącznie funkcjonuje raz w tygodniu, to jest w tym czasie, jak tu jesteśmy razem.
Modlę się to, Panie, abyś Ty rozpalił naszych serc na nowo, abyś nas uwolnił od wszelkich kłamstw, od wszelkich zniewoleniach, abyśmy mogli być wolnymi ludźmi, wiedząc, że Ty nas wykupiłeś, już nie należymy do siebie samego. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w tej wspólnocie wzmacniasz małżeństwa. Panie, modlimy się o łaskę, abyśmy mogli dobrze wychowywać swoje dzieci, aby oni mogli iść Twoimi drogami. I to nie jest odpowiedzialność od nikogo innego, tylko odpowiedzialność rodziców. I Panie, my wiemy, że my sami nie jesteśmy w stanie nawet tego zrobić. Ale wiemy, że Ty możesz to zrobić przez nas. Abyśmy mogli mieć pewność, jak oni dorastają, że mamy pewność, że oni idą Twoimi drogami. Aleluja, Jezus. Amen. Tradycja nakazuje podsumować. Ale powiem szczerze, że to byłoby ciężkie i nawet nie wiem, czy do końca chcę. Mogę tylko zachęcić, żebyś złapał jedną myśl, którą teraz pamiętasz i która jest dla ciebie ważna. I po prostu złap się jej. Niech to, co zostało powiedziane, niech nie ucieknie. To, do czego ja mogę zachęcić, to jest na pewno też to, że módlmy się o swoich liderów, o ludzi, którzy zostali postawieni przez Boga, nazwijmy to na froncie, bo często nam się wydaje, że to jest takie po prostu, że oni mają tak fajnie, a to nie do końca tak jest, bo im bardziej mówisz Bogu tak, i ty chcesz, żeby on cię używał, posyłał i tak dalej, wierzę w to, że w tym większym jesteś zagrożeniem i dla diabła i on będzie próbować zrobić wszystko, żebyś ty w końcu powiedział, że na co mi to wszystko? Po prostu mi wystarczy przyjść w niedzielę i jest okej. Więc wierzę w to, że po prostu modlitwa wspólnoty o nas nawzajem to jest coś, co ma moc po prostu, więc pamiętajmy o sobie nawzajem. No i dobrze, zanim pójdziemy dalej, znaczy w zasadzie idziemy dalej, ja chcę poprosić tutaj pewną grupę osób. Poproszę Edytkę, poproszę Tomka i Gabi Kapuścińskich, poproszę Łukasza Wilka, żeby tutaj przyszli. Rajni, Esti i może liderzy będziemy chcieli się pomodlić. Cała młodzież też, tak. Jeżeli wiecie albo nie, ta grupa tutaj prowadziła naszą grupę młodzieżową. No ja bym, młodzież, no wyjdźcie też tutaj, proszę. Chcesz coś, może? Czy wy coś chcecie powiedzieć, czy nie? Albo czy macie coś, czym chcecie? Nie chcę. Ale w jakim kontekście mamy coś powiedzieć? Właśnie w tym. Okej. Okay. No ta czwórka, która stoi tu z przodu, oni przez ileś lat prowadzili młodzież
i robili świetną robotę, słyszeli bardzo dużo i wierzymy, że to w swoim czasie da niesamowity owoc. Skończyli ten czas i teraz jesteśmy w momencie, kiedy skończyli swój czas. Co mam na myśl, mówiąc to? Skończyli swoją ich posługę, jeśli młodzież. A ten zespół przestaje funkcjonować teraz. Przestał funkcjonować na wakacjach. Łukasz też wyjechał. Jest teraz koło Krakowa przez pewien czas. I albo na zawsze, nie wiem. Wyjechał, nie? I dlatego młodzież dostał informację, że to się skończyło teraz. Dlatego chcieliśmy im podziękować bardzo serdecznie za to, że oni słyszeli niesamowicie dużo. Serce, słowo, waszych darach, umiejętnościach i czas, aby mieć wpływ na młode pokolenie. I to jest niesamowite cenne, ważne. I mogę tylko mówić o nasz dom, Oliwii. Wiem, że to miało i ma wpływ. Dlatego dziękuję. Dziękujemy, tak? Dziękujemy im. I zanim... Ja jednak coś powiem. Tak mi przyszło. Ja mówię od siebie, ale myślę, że oni też to mają w serduchu, że jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg nam zaufał i na ten czas po prostu dał nam taką możliwość, że pozwolił nam służyć Jemu w imię Jego temu młodemu pokoleniu. To nie jest to, że my kończąc pracę już nie mamy w sercach młodego pokolenia, bo dalej to jest w naszych sercach. Ale na ten obecny czas gdzieś tam Bóg w różne miejsca nas posłał i jest kolejna droga. Ale ja jestem mu ogromnie wdzięczna i wiem, że oni też są ogromnie, jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten czas, bo to był cudowny czas naszej pracy ze sobą jako teamu. To było coś niesamowitego, pracować z tym teamem. I jak widzieliśmy, co Bóg robi, tak naprawdę to On robił te rzeczy pośród tych młodych ludzi, to my sami byliśmy zachwyceni tym, co On, po prostu używając tylko tego, co w nas włożył, jak cudownie mógł działać wśród tych młodych ludzi. I to nas podnosiło, to nas inspirowało i to sprawiało wdzięczność jeszcze większą dla Niego. I tak, żeby z tego wszystkiego naprawdę to jest dla Niego chwała. Bo to całe dzieło, te parę lat, które byliśmy razem i to, co robiliśmy w Jego imieniu i dzięki Niemu, On nas inspirował, On dawał nam pomysły, On dawał nam całe wyposażenie, wszystko. To po prostu przychodziło. I tak naprawdę z tego wszystkiego niech Jemu będzie chwała. Będziemy się modlić teraz o nich. Młodzież, ktoś z was chce zacząć? Nathan, dawaj, chodź. No tak. No tak. Nie chcesz? No tak. Oczywiście, jesteś kaznodzieją. No, no tak. Chodźcie wszyscy po prostu. Tak ukryje. Dziękuję Ci, Panie, za całą tą ekipę. Za czwórkę po prostu tych super ludzi, którzy mogli mi tą przychylność prowadzić nas przez ostatni czas. Dziękuję Ci za to, jak dużo włożyłeś w nich, aby oni przekazywali nam pewne rzeczy dalej, abyśmy my mogli też przekazywać pewne rzeczy dalej. Dziękuję Ci za każde ich poświęcenie, za to wszystko, co dali od siebie jako ludzie, aby serio to wszystko było budowane i to wszystko było na Twoją chwałę. Dziękuję Ci za to, że oni w tym wszystkim naprawdę byli nastawieni na Ciebie, na Twoją prawdziwą, żywą naukę. Że to nie było puste, że oni zawsze widzieli więcej. I chcieli, żeby to wszystko, to więcej chcieli przekazywać nam. Błogosław ich, Panie, teraz w tych nowych rzeczach, do których ich posyłasz i po prostu błogosławimy ich.
Twoim imieniu. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty wzbudzasz swoich synów, swoje sługi, ludzi, którzy Ciebie znają, którzy wiedzą, kim jesteś, jakim jesteś i gotowi są Tobą się szczycić i Tobie służyć, ofiarowywać, Panie, Tobie czas i cieszyć się z tego. Ja dziękuję Ci za Edytkę, za Łukasza, za Gabi, za Tomka, za to, że wzbudziłeś ich do tego, aby, Panie, poświęcili siebie służąc. I ja dziękuję Ci za to, że Ty sam powiedziałeś, że to słowo, które posyłasz z nieba na ziemię, również przez swój Kościół, nigdy ono nie wyraca puste, nie dokonawszy tego, co zamierzyłeś do Ciebie. I modlę się, Ojcze, o to, aby to, co oni zasiali, co Ty zasiałeś przez nich, tych młodych ludzi, aby wydało plon. I ten plon niech jest obfity, niech jest piękny, niechaj rodzi owoce. Takie owoce, które są smaczne, soczyste, które też uwidaczniają Pana owocu, Pana daru. Ale chcę też, Panie, błogosławić, bo to słowo też posłałeś i posyłasz do tych, o których się teraz modlimy, za których dziękujemy. Niechaj to słowo wzbudza w nich owoc. Gdziekolwiek się pojawiają, Edycie, tam, gdzie jest teraz w nowej roli pracy, dziękujemy Ci za to, że to Ty awansujesz, tak jak awansowałeś Józefa i posadziłeś go na zaszczytnym miejscu w Egipcie. Dziękujemy Ci za to, że posadziłeś Edytę w zaszczytnym miejscu, w nowym miejscu, tam, gdzie pracuje, i niechaj, Panie, reprezentuje Ciebie. Niechaj ludzie, którzy się jej przypatrują, nauczyciele, uczniowie, rodzice, niechaj widzą w niej tego, który żyje w niej. Niechaj, Panie, rodzą się tam sposobności do tego, preteksty do tego, aby świadczyć o Tobie ustami, słowem i życiem, praktyką, czynem. Panie, dziękujemy Ci za Łukasza, że zobaczymy na jak długi moment, ale na teraz jest w Krakowie. Modlimy się, Panie Boże, aby był tą osobą, która w tym miejscu, do którego przybył, niesie wpływ. Modlimy się o to, aby wstawał świadomy tego, że jest w Tobie, że jest w Chrystusie. Że, Panie, Ty jesteś tym, który prowadzi jego życie, że jesteś jego pasterzem. Że zaplanowałeś już z góry rzeczy, które chcesz uczynić przez niego, i modlimy się, aby miał taką relację, taką bliskość z Tobą, aby te rzeczy odbierał i te rzeczy czynił. I przez te rzeczy niechaj rodzi się znowu wspaniały owoc rozszerzania, poszerzania Twojego królestwa i też wspaniały owoc ludzi, którzy Ciebie nie znają, przez niego niechaj Ciebie poznawają. Panie, dziękuję Ci za Gabrysię, za Gabrielę, za Tomasza. Dziękuję Ci za ich małżeństwo. Dziękuję Ci za to, że ich połączyłeś. Chcemy błogosławić ich, aby to małżeństwo reprezentowało to, co Ty zaplanowałeś dla każdego małżeństwa. Aby reprezentowali, co to znaczy, to połączenie Kościoła z Chrystusem. I aby takim małżeństwem byli. W tych miejscach najbardziej intymnych, w miejscach najbardziej widocznych. Aby byli dojrzali, piękni, świecący, pachnący. Też błogosławimy ich, Panie, w tych miejscach, gdzie pracują, w miejscach zawodowych, w miejscach, gdzie spotykają ludzi. Aby byli pewni tego, kim są w Tobie. I aby tą przenikliwość, jaką ich obdarowałeś, tą wnikliwość, tą analizę, aby, Panie, wykorzystywali do tego, aby odbierali, jaka jest rzeczywistość, jakich ludzi spotykają, i aby właśnie w tym Duch Twój działał w nich i posyłał słowo, które niechaj będzie jak strzała, i niechaj to słowo przenika duszę i trzewia, docierając do zakamarków dusz i serc ludzi, tak aby przez nich, Panie, Twoje królestwo zostało poszerzane. I dziękujemy Ci, Panie, za ten piękny owoc.
młodych ludzi, którzy tutaj stoją obok nich i dziękuję Ci, że to jest piękny obraz Kościoła, że służymy w sobie wzajemnie, błogosławimy się, jesteśmy wdzięcznym Kościołem i takimi chcemy być. Ciebie, kochany Ojcze, błogosławimy. Amen. Panie, dzięki Ci za to, że postawiłeś tych ludzi na naszej drodze, za to, że oni poświęcili wiele swojego czasu i całych siebie, żeby młodzieżówka mogła spotykać się, żebyśmy zawiązali swoje relacje, żeby więzi powstawały. I Panie, ja Cię proszę o to, aby Twoja miłość, Twoja prawda dawała im sił i prowadziła ich dalej na dalszej drodze i aby rozlewała się na tych, których Ty teraz im podstawisz, kolejnych ludzi. Amen. I wszyscy powiedzieli amen. Więc mamy dla was jeszcze takie drobne upominki. Jakkolwiek to nie brzmi. Nie, chodzi o to, że dobrze jest doceniać. Dobrze jest doceniać i to jest dla ciebie, Edytko. To jest dla ciebie, Gabi. To jest dla was. Ja osobiście ja nie wiem, co tam jest. Ale dziękujemy wam. Dziękujemy wam za tą po prostu, za to, co wkładaliście. I po prostu no, idziecie dalej, nie? W miejsce, w które Bóg was powołuje. I to jest cudowne z Bogiem, że On nas przesuwa z miejsca do miejsca. Po prostu błogosławimy wam w tym. Keep going. Dzięki. Ja nie jestem najlepszy w takie rzeczy. Pierwsze takie ogłoszenie to jest, Reni już wspominał, że zaczynamy od jutra post. Post będzie trwać 2 tygodnie. Będziemy się spotykać we wtorki, czwartki i soboty tutaj na miejscu o godzinie 18:30. Wtorki, czwartki i soboty. Czyli już od tego tygodnia, za dwa dni w zasadzie, się spotykamy tutaj. Ja w zasadzie chyba nie mam więcej ogłoszeń. Chcesz coś? Masz ogłoszenie? To chodź. Ja nie mam ogłoszenia. Ja po prostu od wielu lat, od paru lat nie słyszałam takiego kazania, które mnie tak nie dotknęło. Także bardzo za to dziękuję. Ostatnio w naszej rodzinie się dzieją trudne rzeczy. Dzięki Bogu jesteśmy prowadzeni jak za rączkę i dajemy sobie radę. I dzięki jednej z sióstr trafiłam do Piotra Sinofa, który modlił się nad naszą rodziną. I jak działy się trudniejsze rzeczy, pisałam wiadomości i napisał mi, no to może byś poszła do pastora. I czy on o tym wie? Więc poszłam 2 tygodnie temu. Gdzie byłam potem bardzo zła i mówię, jej, usłyszałam tyle sprzecznych rzeczy. I mówię, jak to jest możliwe, że Bóg działa tak przez Piotra, przez pastora, a ja słyszę tak dużo sprzeczności i taka złość ludzka. I musiałam się dużo modlić o Rainiego i o swoje serce, o miłość do niego.
I było to dla mnie bardzo budujące, co dzisiaj rani powiedziałeś. I widzę wielką zmianę i cieszę się, że mamy taką rodzinę, taki kościół. I później Bartek wyszedł i mówi, że nie wie, co dodać, ale módlmy się o liderów. I czuję, że Bóg się tu porusza i że to było Boże. I czuję się bardzo zbudowana i chciałam za to podziękować. I za rodzinę, i za liderów, i za to, że mam taki wspaniały kościół. Dziękuję. To jest prawda, rodzinę mamy cudowną tutaj. Kochani, zbierzemy teraz kolektę. Wiem, że gdzieś w połowie sali będą osoby, które będą zbierać kolektę. Doszły słuchy, że są pytania. Osoby, które robią przelewy, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o numer konta albo o nazwę kościoła w banku, jakkolwiek. Aktualnie, formalnie, jeżeli chodzi o wszystkie papiery, dane w kontach bankowych, nadal widniejemy tam jako kościół Anastazji, więc jeżeli robicie przelewy, nie musicie nic zmieniać, a będziemy informować, kiedy takie zmiany nastąpią. Więc teraz jest czas, kiedy możemy składać swoje pieniądze. I też jest tam, widzę, Aga z terminalem. Tak, jeżeli ktoś chce, może zapłacić kartą. Więc tak, nasze nabożeństwo oficjalnie jest zakończone. Dziękujemy też wszystkim osobom, które oglądały nas online. Jeszcze taka informacja, że niestety